Właśnie dostałam wiadomość od jakiegoś chłopa, ale ty jesteś pierdolnięta. Sam jesteś pierdolnięty, nie? Kolumnio. No dobra! Przecież się przyznam, no trochę jestem, no ale nie wiedziałam, że tak szybko to zauważysz. Myślałam, że to trochę potrwa, że to miną chociaż jeszcze ze 2-3 lata, a ty po 3 latach rozszyfrowałeś, że ja jestem pierdolnięta! Jaki as, ja pierdzielę! Po prostu zrajdzie! Pierdolnięta. Co chcesz do papy? A teraz tak poważnie mi to się wydaje, tak szczerze wam powiem, że to po tym znieczuleniu ogólnym, wiecie, że ja jestem taka pierdolnięta, naprawdę, bo ja wcześniej jak nagrywałam filmy, to ja tego nie widziałam, bo ja zawsze jestem poważna jak nagrywam filmy i nigdy nie daję wam radości i nie robię tego specjalnie. Chciałam wam powiedzieć, że coś mi się w dyni pomieszało, jeszcze widzę tego balona i mam wrażenie, że to nie jest balon, tylko... ja będę kończyć. Życzę wam miłego dnia, takiego śnieżnego. Uf.